Wołyń bez mitów powraca. Druga część kultowej książki odsłaniającej kulisy ukraińskiego ludobójstwa na Polakach dostępna na capitalbook.pl. Serdecznie polecam, Paweł Zdziarski. Na wstępie mam małą prośbę do tych z Państwa, którzy tak bardzo gratulowali mi targów książki patriotycznej i chcieliby mi przy tym pomóc. Moja prośba polega na tym, żebyście Państwo pomogli mi w promocji tej imprezy. Tu chodzi o taką drobną pomoc, a to kilka plakatów rozwiesić, a to pójść do proboszcza, żeby zapowiedział na ambonie podczas ogłoszeń duszpasterskich, a to zadzwonić do znajomego właściciela portalu czy lokalnej gazety z prośbą, żeby taka informacja się ukazała, no i oczywiście powiadomić swoich znajomych. Zwracam się z tą prośbą szczególnie do tych z Państwa, którzy mieszkają w miastach, w których w najbliższym czasie będą się odbywać targi książki patriotycznej, bo wracamy z tą inicjatywą już 31 sierpnia. 31 sierpnia spotykamy się przy ulicy Czyżewskiego 7 w Bełchatowie i to będą targi wspólne, mam nadzieję, dla mieszkańców Bełchatowa i Piotrkowa Trybunalskiego. 7 września spotykamy się w Rzeszowie, w Domu Kultury Zodiak przy ulicy Mieszka I. 14 i 15 września pierwsze zagraniczne targi książki patriotycznej we Wiedniu. Tydzień później, 21 września, widzimy się w Piekarach Śląskich, w Domu Kultury Andaluzja, a 28 września zapraszam Państwa do Bydgoszczy, na targi książki patriotycznej do Bydgoszczy. Odbędą się one w sali w Izbie Rzemieślniczej przy ulicy Piotrowskiego 11. Wszystkich tych z Państwa, z tych miejscowości, których wymieniłem, którzy chcieliby mi pomóc organizacyjnie, bardzo proszę o kontakt. W opisie filmu znajdziecie Państwo adres mailowy i numer telefonu do mojej asystentki. Każda drobna pomoc będzie mile widziana. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w niedzielę zapraszam Państwa na przegląd tygodnia. Przegląd tygodnia dzisiaj trochę dłuższy, bo działo się, a działo, mimo że mamy sezon wakacyjny, to polityka nie zwalnia tempa. Zaczynam od informacji paskudnej, fatalnej, tak złej, że się zastanawiałem przez godzinę jadąc tutaj do studia, czy w ogóle Państwu o tym mówić w sezonie wakacyjnym, ale sprawa jest niezwykle ważna. Otóż nie wiem, czy Państwo wiecie, ale to są ostatnie wakacje, które Państwo, którzy jesteście rodzicami, spędzacie jeszcze względnie, mając kontrolę, mówię względnie, bo nie całkowicie, nad edukacją swoich dzieci. Już w przyszłym roku, we wrześniu 2025 roku, do szkół wejdzie tak zwana permisywna edukacja, której elementem będzie permisywna seks-edukacja. I to wynika z planów Ministerstwa Edukacji Narodowej na rozwój, to się nazywa rozwój, chociaż to jest zwój, zwijanie się, systemu edukacji narodowej na rok 2025. Co ten pomysł oznacza? Otóż najważniejszym punktem tego programu jest likwidacja przedmiotu pod tytułem wychowanie do życia w rodzinie i zastąpienie go przedmiotem pod tytułem edukacja zdrowotna. No, sam przedmiot edukacja zdrowotna nie miałby w sobie nic złego, gdyby na przykład uczył zdrowej diety, albo dbania o siebie, albo uprawiania sportu, ale nic takiego. Głównym elementem przedmiotu edukacja zdrowotna, w zasadzie jedynym, będzie edukacja seksualna. I to edukacja seksualna prowadzona w myśl rozmaitych lewackich doktryn, zwłaszcza tej edukacji seksualnej po niemiecku, bo jak Państwo pewnie wiecie, te wzorce, które Ministerstwo Edukacji Narodowej wdraża w system edukacji narodowej, te paskudne wzorce lewackie, to czerpie z Niemiec. Adoptuje teraz właśnie niemiecki program edukacji seksualnej. I cóż się znajdzie w tym programie edukacji seksualnej? Ano na przykład uczenie dzieci wyrażania zgody na seks, albo propaganda aborcji, albo uczenie nastolatków i dzieci różnych technik seksualnych, prawda? Autorem podstaw programowych do podręczników do przedmiotu pod nazwą edukacja zdrowotna będzie nie kto inny, tylko profesor Zbigniew Izdebski, wielki fan aborcji i współpracownik organizacji International
Planned Parenthood. A co to jest International Planned Parenthood? To jest największa na świecie korporacja zajmująca się, jak to określa, zdrowiem reprodukcyjnym, czyli największy na świecie właściciel sieci klinik aborcyjnych, który oferuje zabiegi aborcyjne na życzenie i walczy o to, żeby w każdym kraju aborcja była dokonywana na żądanie, żeby zlikwidować wszelkie formy ograniczeń w prowadzeniu aborcji. Przedstawicielem, współpracownikiem takiej organizacji jest pan profesor Zbigniew Izdebski, skądinąd seksuolog, i tu właśnie to jest jeden z głównych argumentów, który potwierdza to, o czym mówię, że głównym kierunkiem nauki na przedmiocie edukacja zdrowotna będzie właśnie lewacka edukacja seksualna. Pan profesor Zbigniew Izdebski, pytany przez dziennikarza o właśnie podstawy programowe edukacji seksualnej, mówi tak. Mam tu cytat dla Państwa. Moim cichym wyzwaniem jest przyczynienie się do tego, by jak najwięcej kobiet w Polsce umiało wybrać fizyczną przyjemność, a nie czekanie latami na głębokie uczucie, jeśli tylko tego chcą. Kobieta, także jak mężczyzna, ma prawo nie umawiać się na związek, tylko na sam seks, oświadczył w jednym z wywiadów. Co więcej, pan profesor Izdebski, ja przeczytałem sobie, przeanalizowałem rozmaite jego wypowiedzi, jest wielkim zwolennikiem też pornografii bez ograniczeń. Mówi na przykład tak, człowiek, który będzie przygotowywał obowiązkowe podstawy programowe dla naszych dzieci. Mówi tak, pornografia jest dla kobiet, masturbacja jest dla kobiet, seks bez miłości też jest dla kobiet, a kobiety powinny mieć zagwarantowane prawo do bezpiecznej aborcji. I myślę, że to zdanie profesora Izdebskiego, które znalazłem, będzie głównym kierunkiem programowym nowego przedmiotu pod tytułem edukacja zdrowotna. Także ten sierpień, który się zaraz zacznie i który jest ostatnim miesiącem, drugim i ostatnim miesiącem wakacji w tym roku, to jest ostatni miesiąc wakacji bez edukacji zdrowotnej, czyli edukacji seksualnej. Także drżyjcie Państwo, którzy jesteście rodzicami, bo Wasze dzieci będą uczone według lewackich, niemieckich zasad edukacji seksualnej. No i jaki będzie to miało wpływ na ich rozwój, to lepiej tutaj tego nawet nie analizować. To jest oczywiście, jak zwykle, nie pierwsza zła wiadomość. Ja szukałem ostatnio wiadomości dobrych dla Państwa i niestety w minionym tygodniu nie znalazłem takich, ale rozpoczyna się polityka The Blue Deal, czyli błękitny albo niebieski ład. Będzie to brat bliźniak zielonego ładu, tak samo głupi, tak samo bezsensowny i tak samo hipokrytycznie zakłamany, bo co to znaczy ten Blue Deal, co to znaczy ten niebieski ład? Otóż pamiętacie Państwo, jak ja analizowałem ostatnio wybór na szefową Komisji Europejskiej, ten wybór no, był na korzyść Ursuli von der Leyen. Ursula von der Leyen dostała najwięcej głosów w Europarlamencie i Ursula von der Leyen, mimo wszystkich ciemnych spraw, jakie się za nią ciągną, tych na przykład korupcyjnych powiązań z producentami szczepionek, Ursula von der Leyen została szefową Komisji Europejskiej na drugą kadencję i już następnego dnia jest takie ciało w Europarlamencie, ktoś nazywa Europejski Komitet Regionów, wydał oficjalne stanowisko, w którym wezwał nową szefową Komisji Europejskiej, właśnie Ursulę von der Leyen, do opracowania europejskiej strategii wodnej, która się właśnie nazywa Niebieski Ład, i powołania komisarza europejskiego, który za ten Niebieski Ład będzie odpowiadał. Sama idea Niebieskiego Ładu została już opracowana w zeszłym roku i to jest właśnie, tak jak mówię, brat bliźniak Zielonego Ładu, bo tak jak Zielony Ład służy w teorii temu, żeby walczyć ze zmianami klimatu, przede wszystkim z zanieczyszczaniem powietrza i tym ograniczaniem emisji dwutlenku węgla, to Niebieski Ład ma wprowadzać rozmaite idiotyzmy tylko w obszarze wodnym. I teraz, proszę Państwa, ja sobie przeczytałem założenia Niebieskiego Ładu. To nie jest tajemnica, są dostępne choćby na stronie Parlamentu Europejskiego i widzę tutaj takie jego założenia. Po pierwsze, dbanie o powszechny dostęp do wody pitnej. No to rodzi się pytanie, czy to jest w Polsce potrzebne? Czy znacie Państwo kogoś w Polsce, kto ma ograniczony dostęp do wody pitnej? Czy znacie Państwo kogoś w Polsce, kto umiera z pragnienia, albo kto chodzi i skarży się, że nie może sobie na przykład kupić wody mineralnej w butelce,
albo z jakichś innych powodów nie ma dostępu do wody pitnej. Więc dziwna rzecz jak na Polskę, ale druga rzecz to już jest zupełny dramat, bo druga rzecz brzmi tak: efektywne zużywanie wody. I tutaj się na chwilę zatrzymajmy, bo co to jest takiego, proszę Państwa, efektywne zużywanie wody? No, zdroworozsądkowo można by sobie tak pomyśleć, że efektywne zużywanie wody polega na tym, żeby osiągać jak najlepszy efekt kosztem zużycia jak najmniejszej ilości wody, czyli na przykład ja robię pranie raz na jakiś czas, prawda, kiedy pralka się zapełni, a nie na przykład 3 razy dziennie, albo że tam podlewam regularnie trawę u siebie w ogródku, wtedy, kiedy ona tego najbardziej potrzebuje i tak dalej. To jest efektywne zużywanie wody, ale zdroworozsądkowe. Ale efektywne zużywanie wody według idei Niebieskiego Ładu polega na czym innym. Polega na tym, że dostaniemy limit wody. Każda rodzina, która w Polsce mieszka, dostanie limit wody do zużycia, który kto określi? No oczywiście eurobiurokracja i eurokołchoz. I przekroczenie tego limitu wody będzie powodowało albo dramatyczny wzrost cen już potem za każdy litr, albo odcięcie. Prawda? I tu zwróćcie Państwo uwagę, że trwa teraz w Polsce wielka zamiana liczników wody, liczników analogowych na liczniki elektroniczne, po to, żeby biurokracja mogła śledzić dokładnie, kiedy my korzystamy z wody. I właśnie widzimy, po co się to dzieje. Po to, żeby realizować ten Niebieski Ład, żeby urzędnik wiedział, kiedy zużywamy wody i mógł nas pociągnąć do odpowiedzialności za nieefektywne zużywanie wody, prawda? Czyli dostaniemy limit. Każde gospodarstwo domowe dostanie limit zużywania wody i nie będzie go mogło przekroczyć. I to nie tylko jeszcze chodzi o sam limit wody, że dostaniemy na przykład tam ileś hektolitrów na głowę na miesiąc, albo na tydzień, albo na rok. Chodzi też o to, że urząd będzie wiedział, kiedy dokładnie zużywamy wodę. No i wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że mieszkacie Państwo na osiedlu albo w bloku, macie Państwo sąsiadów i sąsiedzi kąpią się na przykład po godzinie 21 przed godziną 22, a Państwo kąpiecie się między 22 a 23. No to urzędnik wścibski to widzi i potem może Państwa wezwać i powiedzieć: no kolego, ale dlaczego Ty się kąpiesz po 22, to już jest nieefektywne zużywanie wody. Od dzisiaj chcemy, żebyś się kąpał przed 22, prawda? Może na przykład dojdą do wniosku, że te sieci wodociągowe cierpią, jak ktoś tam się cierpi po 22, no i wydadzą polecenie: słuchaj, ty masz się kąpać przed 22, bo jak nie, to ci karę taką przysolimy, że nie wyjdziesz po prostu z pracy i będziesz harował i tak dalej. Tak to się nazywa efektywne zużywanie wody. Kto nie wierzy, niech sobie przeczyta na stronie Parlamentu Europejskiego założenia Blue Deal. Następny fundament tego programu to nazywa walka z ubóstwem wodnym. Co to znaczy walka z ubóstwem wodnym? Znaczy walka w imieniu tych, którzy są ubodzy w wodę, czyli tych, którzy nie mają wody. No, w Polsce takich nie ma, ale i w Europie nie słyszałem o takich przypadkach. Ja przecież zjeździłem całą Europę wzdłuż i wszerz, między innymi na wieczory autorskie z Państwem i przecież były zarówno w Portugalii, jak i we Włoszech, jak i w Grecji. Ja nie widziałem problemów z dostępem do wody, prawda? Więc o co tu chodzi? Chodzi o to, żeby pod pozorem jakiejś walki z ubóstwem wodnym, tak się to teraz będzie nazywać, wydać na idiotyzmy ileś tam miliardów euro. Kolejny punkt w tym Niebieskim Ładzie to jest inwestycje w infrastrukturę wodną i sieć dystrybucyjną. No, to akurat jest pomysł słuszny, zwłaszcza w Polsce by się to przydało, żeby całe wodociągi zmodernizować, żeby nie było tak, że wskutek nieszczelności tych rur to gdzieś tam ta woda ucieka po drodze. To jest słuszny postulat, natomiast i oczywiście też należałoby zmodernizować cały system oczyszczania wód. No, w Polsce jest potężny problem z jakością wody. Jakość wody w Polsce jest fatalna na tle jakości wody w innych krajach. My, między innymi dlatego w Polsce jest taki popyt na usługi stomatologiczne, że Polacy mają bardzo, że Polacy korzystają z fatalnej wody, która się przekłada na zdrowie ich zębów. Natomiast boję się wykonania tego, bo boję się tego, że właśnie w związku z tym, że są jakieś pomysły efektywnego zużywania wody, to w ramach modernizacji sieci wodociągów to będą tą modernizację prowadzić tak, żeby w każdej chwili móc nas odłączyć od wody, ale nie tylko ze względu na to racjonalne gospodarowanie wodą. Otóż Unia Europejska postanowiła wydać wojnę wszystkim osobom nieprawomyślnym
i wprowadza teraz kary, to takie zamowy nienawiści, zresztą za chwilę jeszcze będę o tym mówił. I to służy temu, żeby osoby niepoprawne, polityczne i myślące inaczej wykluczać ze społeczeństwa. Będzie taki przepis w kodeksie karnym, kto ma tam poglądy określone, to będzie mógł trafić do kryminału, ale też wydaje mi się, przynajmniej wszystko na to wskazuje, że sposobem na eliminowanie takich ludzi będzie właśnie modernizacja tej infrastruktury wodnej, bo odpowiednio przeprowadzona modernizacja, łącznie z tymi nowymi elektronicznymi licznikami, doprowadzi do tego, że urzędas będzie mógł zrobić klik i konkretną osobę odłączyć od wody, prawda? No ja na przykład mówię, że mi się tam nie podoba jakaś ustawa promująca Rainbow Jastych, no to zaraz czujny cenzor się obudzi, doniesie na mnie do zakładów, do wodociągów i wodociągi zrobią klik. O, Szymowski, ty masz takie poglądy, to my cię tutaj odcinamy od wody w ramach efektywnego zużywania wody, prawda? I tak dalej. Więc to jest to. I tutaj następny punkt programu, też przerażający, który mówi: zajęcie się wodochłonnymi gałęziami przemysłu. Co to znaczy? To znaczy doprowadzenie do bankructwa takich tych branż, które zużywają wodę w swojej produkcji. No, na przykład branża spożywcza. Wszystkie przetwory, wszystkie produkty spożywcze są robione między innymi z jednym ze składników jest woda. Prawda? No to co? No to trzeba będzie teraz ograniczyć przemysłowi dostęp do wody i ograniczyć możliwości wykorzystywania wody. I będzie się mówiło na przykład, o, robisz sobie przetwory, to super, rób sobie te przetwory, ale bez wody. Robisz sobie tam jakieś przyprawy, keczupy, musztardy czy coś takiego, to rób to, ale bez wody. No taki przemysł zbankrutuje, bo przecież bez wody niemożliwe jest wyprodukowanie tam choćby przetworów spożywczych, prawda? No ale druga gałąź polskiego eksportu, która bardzo dobrze stoi, na przykład branża meblarska, prawda, branża oświetleniowa. We wszystkich tych branżach się produkuje się towary z wykorzystaniem wody, albo branża na przykład farmaceutyczna, czy branża kosmetyczna. Polska jest przecież potęgą kosmetyczną na świecie. Ja wiem z mojej działalności eksportowej, że Polska jest gigantem, jak chodzi o produkcję kosmetyków, no ale kosmetyków się też bez wody nie wyprodukuje. No to co? No to w ramach rozwiązywania problemów wodochłonnych gałęzi przemysłu, to się po prostu ograniczy tym fabrykom dostęp do wody, albo się im też wprowadzi limity wody. No jaki z tego będzie skutek? No one będą produkować mniej, więc siądzie eksport. A poza tym, że będą produkować mniej, no to drastycznie wzrosną koszty. Także jak wchodzi Blue Deal, jak wejdzie Niebieski Ład, to przygotujcie się Państwo na to, że na przykład proste perfumy będą kosztować kilka tysięcy złotych. Te, które teraz kosztują kilkadziesiąt złotych. No socjalizm jest to ustrój, który nie tylko bohatersko pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju, to jest też ustrój, który jest w stanie zmarnować absolutnie każdą ilość potencjału, dóbr, pieniędzy, towarów, usług i tak dalej. I to widać też. No, ostatni punkt tego programu Niebieski Ład to jest inwestycja w wodooszczędne technologie, wodooszczędne. No to boję się, że w praktyce będzie to miało na celu coś takiego jak termomodernizacja, że to będzie jakaś tam zielona, niebieska modernizacja, że zmuszą nas do tego, żebyśmy sobie zmienili całą infrastrukturę w naszym domu, która służy wodzie, po coś tam, żeby tej wody nie marnować, prawda? Czyli na przykład dojdą do wniosku, że każdy, kto korzysta z kranu, to tam dziennie 50 kropel mu ścieka do zlewu i te 50 kropel można by zaoszczędzić, to w skali, prawda, iluś milionów gospodarstw domowych to tam daje ileś hektolitrów. W związku z tym trzeba mieć na przykład krany wymieniać na nowoczesne, albo filtry, albo coś tam jeszcze i po tym jak stermomodernizujemy się na dwutlenek węgla, będziemy się wodomodernizować na Niebieski Deal. Także paskudna rzecz i to się właśnie zaczęło, procedury związane z jego wprowadzeniem zaczęły się właśnie w tym tygodniu wskutek apelu i tego pisemnego stanowiska Europejskiego Komitetu Regionów. Także czekajcie Państwo, aż zaczną się debilizmy utrudniające nam życie także w obszarze wodnym. I tu wyczytałem sobie jeszcze jedną rzecz bardzo istotną na stronach internetowych Europarlamentu. Otóż ile będzie kosztował Niebieski Ład? Dzisiaj szacunki mówią o 390 miliardach euro. No i to oczywiście żadne państwo tego samo nie udźwignie. Nawet jeżeli to jest 390 miliardów euro na wszystkie państwa Unii, to i tak mało kto to udźwignie. Więc
co zrobi Unia Europejska? No, zwróci się o pomoc, o kredyt, na przykład do Banku Odbudowy i Rozwoju, albo do Europejskiego tam Banku, albo Banku Światowego, który to przyzna, no bo czemuż miałby nie przyznać, no ale za potężne odsetki. Także idą kolejne idiotyzmy, tym razem nie zielone, a niebieskie, które zmuszą nas do tego, żebyśmy finansowali z własnych pieniędzy nie tylko kreteństwa niebieskie unijne, ale jeszcze odsetki od kredytów na ich realizację. Mamy wielki sukces polskiego wojska. Pochwaliło się Ministerstwo Obrony Narodowej tym, że do Francji na zabezpieczenie olimpiady w Paryżu pojechał polski kontyngent wojskowy stworzony specjalnie w tym celu i nazwany Olimp. Także polscy żołnierze pojechali do Paryża po to, żeby pomóc francuskim organom w zapewnieniu bezpieczeństwa. Z czego to wynika? Z tego, że wskutek nielegalnej imigracji w Paryżu zaczęła królować przemoc. Statystyki dotyczące gwałtów, pobić, napadów rabunkowych, kradzieży kieszonkowych są potężne, są takie, jakich nie było. I francuska policja, francuskie wojsko, francuska żandarmeria już prawie że oficjalnie przyznają, że sobie nie radzą z zaprowadzeniem porządku i zwróciły się o udzielenie pomocy do państw sojuszniczych. Myśmy jako Polska dumnie wysłali tam kontyngent wojskowy o nazwie Olimp, więc naszych żołnierzy narażamy na ataki bandytów wywodzących się z imigranckich gett, ale zwracam Państwu uwagę na jeszcze jedną rzecz. Otóż zgadnijcie Państwo, co dostaliśmy od strony francuskiej za to, że nasi żołnierze ryzykują życiem w Paryżu, żeby zaprowadzić we Francji, w Paryżu porządek podczas olimpiady. Wiecie Państwo, co dostaliśmy w zamian? Powiem Państwu, nie dostaliśmy nic. Jak zwykle w polityce zagranicznej robimy coś za darmo, bez sensu zupełnie, i narażamy życie naszych żołnierzy kompletnie za nic. To jest powód, za który szefowie MON-u, czyli pan Kosiniak-Kamysz przede wszystkim, powinni po prostu odpowiadać karnie, bo to jest narażanie życia i zdrowia polskich żołnierzy za nic. Bez sensu zupełnie. A gdyby na przykład za to Francja nam spłaciła część długu zagranicznego, no to ja bym to rozumiał. Realizacja polskiej racji stanu. Albo gdyby na przykład Francja się zobowiązała, że w zamian za to kupi z polskich fabryk zbrojeniowych tyle i tyle takiego sprzętu, no to ja bym rozumiał. Coś dostajemy w zamian. Albo gdybyśmy cokolwiek dostali, no to można byłoby wtedy twierdzić, no tak, żołnierz jest żołnierzem, więc musi być gotów ryzykować życie za ojczyznę. Wysłaliśmy tych żołnierzy na ewentualne starcia z bandytami w trakcie i chuliganami w trakcie olimpiady. Okej, ale za to Polska coś ma, czyli żołnierz służył ojczyźnie. A tutaj mamy sytuację, że polski żołnierz służy francuskiej ojczyźnie za darmo i to w czasie, kiedy Polska sobie sama nie może przypilnować wschodniej granicy, a na Ukrainie toczy się wojna. Także mamy kolejną odsłonę idiotyzmów w polskiej polityce zagranicznej, która tym razem ośmiesza nasze wojsko i nasze państwo. A tymczasem Tusku postanowił wyeliminować już do reszty polskie rolnictwo. Jak Państwo wiecie, w całej Europie szaleje teraz epidemia afrykańskiego pomoru świń. Wszystkie państwa jakoś sobie z tym próbują radzić, z wyjątkiem państwa polskiego. Co się okazuje? Działania lokalne i ogólnopolskie podejmowane przeciwko ASF są pozorowane. Nie ma regulacji na przykład dotyczących usuwania padliny padłych zwierząt. Nie ma regulacji dotyczącej odstrzału nadmiarowej ilości dzików, które są głównym nosicielem choroby, z której się bierze afrykański pomór świń. I teraz patrzcie Państwo na ciekawe bardzo statystyki. Przed przystąpieniem do Unii Europejskiej w Polsce żyło 17 milionów świń, czyli około 180 tysięcy stad, a produkcja wieprzowiny, polskiej wieprzowiny, to było 2,5 miliona ton rocznie, z czego duża część szła na eksport. Ile mamy teraz? Uważajcie Państwo. 10 milionów świń, czyli spadek o ponad 40%. 51 tysięcy stad, czyli spadek o, można powiedzieć, 60%. I produkcja się nie opłaca, bo za skup odpowiada
odpowiada zagraniczny kapitał. I tutaj oczywiście te same podobne problemy są w pozostałych obszarach rolnych. Od początku 2024 roku do końca czerwca zniknęło 2250 stad świń, co oznacza, że 2250 hodowców straciło swoje źródło utrzymania. Potężna przecież ilość, 2250 hodowców, prawda? Natomiast co robi w tej sprawie rząd? Rząd się ogranicza do tego, żeby monitorować, analizować, wydawać jakieś tam statystyki zupełnie niepotrzebne na temat nowych ognisk choroby i nie robić z tym zupełnie nic. To znaczy obserwować ogniska choroby, są to są, no okej, okay, wiemy, że są i nic z tym dalej nie robimy. To jest o tyle ciekawe, że przecież jak Państwo pamiętacie, ci z Państwa, którzy no, bacznie śledzą z uwagą polską scenę polityczną, to wśród tych nieszczęsnych 100 konkretów Tuska to była między innymi zapowiedź odbudowy polskiej tradycji chlewnej tak zwanej, czyli właśnie tej branży rolnictwa, która zajmuje się produkcją wieprzowiny. I teraz co się teraz dlaczego Tusku i jego rząd nic w tej sprawie nie robią? Otóż dlatego, że likwidacja polskiej branży hodowców trzody chlewnej, czyli reasumując polskiej produkcji wieprzowiny, jest na rękę Niemcom. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli upadnie w Polsce produkcja wieprzowiny, to całą wieprzowinę trzeba będzie kupować z Niemiec, bo to jest główny konkurent dla polskiej wieprzowiny. No nie muszę chyba Państwu mówić, jaka jest jakość niemieckiej wieprzowiny nafaszerowanej chemią, prawda? A jaka jest jakość polskiej wieprzowiny. Także rozgrywa się na terenie Polski kolejna potężna afera polegająca na tym, że ewidentnie proniemiecki rząd agenta Oskara chce teraz wyeliminować jedną z branż rolnictwa, czyli branżę trzody chlewnej, czyli wszystkich tych, którzy produkują wieprzowinę. Nie zdziwcie się Państwo, jak za rok będziecie Państwo mieli w sklepach tylko wieprzowinę niemiecką, fatalnej jakości, za to 4 razy droższą. Grzegorz Braun długo nie zagrzał miejsca w Europarlamencie, a już znalazł się na celowniku i to nie byle kogo, bo znalazł się na celowniku takiej organizacji, która się nazywa GOS, czyli Global Order of Satan. To jest jedna z takich międzynarodowych organizacji satanistycznych, która oczywiście popiera wszelkie lewackie pomysły, takie jak małżeństwa Rainbow Jastych, albo dostęp do aborcji powszechny, nieskrępowany i tak dalej. Oni ogłosili ostatnio, że złożyli doniesienie do prokuratury na Grzegorza Brauna. I teraz o co chodzi? Ja sobie zajrzałem tutaj, dokładnie przeczytałem to zawiadomienie, bo je można znaleźć w internecie. Otóż oni poczuli się urażeni wypowiedzią Grzegorza Brauna dla Super Expressu. Pytany przez dziennikarza Super Expressu po słynnej akcji gaśnicowej w Sejmie, Grzegorz Braun mówi, że Chanuka to jest tradycja tam satanistyczna i sataniści uznali to za pomówienie i wielce czcigodnego Grzegorza Brauna oskarżyli o naruszenie uczuć religijnych i w oparciu o artykuł 196 kodeksu karnego wysmarowali przeciwko niemu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Także apolityczna prokuratura w Warszawie, bo tam doszło do wypowiedzi Grzegorza Brauna dla Super Expressu, będzie się teraz zajmować obroną uczuć religijnych satanistów. Patrzcie Państwo, jak to wszystko upada głęboko na dno. Ja trzymam tutaj kciuki za Grzegorza Brauna, przekazuję mu wyrazy wsparcia i sympatii oczywiście nieodłącznej. Trzymam za niego kciuki. Mam nadzieję, że poradzi sobie, tak jak wiele sobie radził sobie w trudnych politycznie sytuacjach, tak poradzi sobie i stał. Mamy tymczasem żenujący, naprawdę żenujący, aż się żygać chce, spektakl o ambasadora Polski w USA. Marek Magierowski, który pełnił tą funkcję dotychczas, no fatalny ambasador, zażądał od Ministerstwa Spraw Zagranicznych miliona złotych, tam w przeliczeniu, bo chce i w złotówkach, i w dolarach,
za utracony czas, za utracone zarobki, które miałby zarobić tam do listopada 2025 roku, kiedy skończyłaby się jego kadencja. Marek Magierowski jako współpracownik prezydenta Dudy został w pierwszej kolejności odwołany z Waszyngtonu przez Radka Zdradka Sikorskiego. No, ja nie ukrywam, że postać Marka Magierowskiego jest taką postacią obrzydliwą, bo to jest przecież zupełnie nieudolny ambasador, który działał tak naprawdę na szkodę Polski, jeśli by przyjrzeć się temu, co on robił. Pamiętacie Państwo, jak to został ambasadorem w Izraelu i tam został pobity i w ogóle nic z tym nie zrobił. Strona polska się za nim nie wstawiła, ale potem pojechał do Stanów Zjednoczonych na placówkę, objął tą placówkę, czyli no najważniejszą, można powiedzieć, z punktu widzenia interesów Polski, placówkę dyplomatyczną. I tu zasłynął, w cudzysłowie, między innymi tym, że zwyzywał te organizacje polonijne, które apelowały do polskiego rządu o to, żeby nie wciągał Polski w wojnę z Ukrainą. Nazywał ich tam agentami Putina czy jakoś podobnie. No, zupełnie szokująca sprawa. To pierwszy raz takie z czymś takim się spotkałem po upadku PRL-u. Ja pamiętam, że jak czytałem akta Instytutu Pamięci Narodowej, to wtedy szpiedzy PRL, którzy jeździli na placówki i zajmowali się działalnością szpiegowską, a często też ambasadorzy, to mieli takie wytyczne z centrali MSZ-u i MSW w Warszawie, żeby dezintegrować środowiska polonijne, żeby je tam obrażać, opluskwiać, wyzywać jakichś imperialistycznych agentur. I to samo robił pan Marek Magierowski ponad 30 lat po upadku komuny, no więc no coś koszmarnego. Akurat odwołanie tego ambasadora samo w sobie byłoby dla Polski dobre. Gdyby nie to, że na jego miejsce ma przyjść pan Bogdan Klich, prawda, ten arcynieudolny minister obrony, który sparaliżował naszą armię po 2008 roku. No, Klich, który był ministrem obrony wtedy, kiedy wydarzyły się dwie katastrofy, czyli katastrofa kasy w Mirosławcu i katastrofa w Smoleńsku, czy zamach w Smoleńsku, jak ja mówię. To pokazuje tak naprawdę, i wokół sprawy Magierowskiego, prawda, no to i prezydent nie może, i prezydent, prawda, się kłóci z rządem, rząd z prezydentem, strony sobie tutaj grają na nosie kosztem interesu państwa. Ja muszę przyznać, że dawno już, a przecież śledzę dokładnie polską scenę polityczną, dawno już nie widziałem tak żenującego spektaklu gówniarzy wnoszących spodenki na szelkach, bo to jest najdelikatniejsze określenie, którym można określić zachowanie i pana Magierowskiego, i pana prezydenta Dudy, i Radka Zdradka Sikorskiego. To naprawdę ludzie na poważnych stanowiskach, a zachowują się jak ostatnia hołota i w dnie mają interes państwa, bo przecież jak można o takiej sprawie w ogóle mówić, jak można mówić publicznie, jak można tą sprawę wywlekać na światło dzienne? Przecież to jest kompromitacja dla Polski nieprawdopodobna. No, kto będzie traktował polską dyplomację poważnie, jeżeli dochodzi do czegoś takiego? To naprawdę to się chce wymiotować, po prostu to się chce wymiotować. To nawet trudno to komentować. Przejdźmy teraz do spraw zagranicznych, bo tutaj też się dzieją rzeczy znamienne, nie ukrywam, dla Polski. No, najważniejszym wydarzeniem międzynarodowym minionego tygodnia to było przetasowanie na scenie politycznej w Stanach Zjednoczonych. Joe Biden doszedł do wniosku, że odchodzi, że nie będzie kandydował na drugą kadencję i w związku z tym naturalnym kandydatem na prezydenta partii demokratycznej stała się pani Kamala Harris. Kamala Harris, no, postać paskudna, skrajna, wojująca lewaczka. Ona teraz w Stanach Zjednoczonych, prowadząc kampanię, mówi o tym, że przede wszystkim pierwsze hasło, które chce zrealizować, to jest powszechny dostęp do aborcji i prawo do aborcji nawet na dzieciach urodzonych. To jest coś niebywałego, to jest coś, czego ja jeszcze nie słyszałem. I ona to mówi w sposób otwarcie. Kto z Państwa nie wierzy, to niech sobie posłucha wypowiedzi pani Kamali Harris, ale no, dotychczasowy bilans osiągnięć pani Kamali Harris na stanowisku wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych jest dramatyczny, bo wskutek rządów tej ekipy, której ona jest numerem dwa, to co się stało, no to
Inflacja w Stanach Zjednoczonych wzrosła z 19% do 53%. 20 milionów nielegalnych imigrantów dostało się do Stanów Zjednoczonych. A w Stanach Zjednoczonych pani Kamala Harris bohatersko walczy o likwidację jakichkolwiek chrześcijańskich korzeni i tradycji Ameryki na rzecz zastąpienia ich lewackimi pomysłami. I teraz wszystko wskazuje na to, że przynajmniej na dzień dzisiejszy, że na konwencji Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych, która się ma odbyć w sierpniu, Partia Demokratyczna nominuje jako kandydata oficjalnego w wyborach prezydenckich panią Kamalę Harris. I wskutek tego Kamala Harris będzie głównym oponentem i przeciwnikiem Donalda Trumpa. I w związku z tym ostatnie tygodnie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych miną na rywalizacji między Trumpem a Kamalą Harris. To jest sprawa bardzo ważna, bo Ameryka stoi w tym momencie na rozstaju i od tego, kogo Amerykanie wybiorą na prezydenta w listopadzie, w pierwszy wtorek listopada tego roku, zależy, można powiedzieć, w którą stronę na wiele, wiele lat pójdą Stany Zjednoczone, bo jeżeli Amerykanie wybiorą Kamalę Harris, to nie wiem, czy Stany Zjednoczone przetrwają ten eksperyment, szczerze mówiąc. Jeżeli wybiorą Trumpa, no to oczywiście będzie trumponomika, będzie rozwój gospodarczy, będzie na pewno wzrost poczucia bezpieczeństwa, bo Trump wyrzuci nielegalnych imigrantów. Myślę, że Trump też weźmie się za walkę z tym Deep State, którego 4 lata temu pozbawiło możliwości wykonywania funkcji i prawda, zorganizowało te wszystkie prowokacje przeciwko Trumpowi. Natomiast tutaj rywalizacja między Trumpem a Harris to nie jest rywalizacja dwóch polityków, którzy walczą sobie o stołek polityczny, o najwyższy urząd w państwie, tylko to jest starcie, konfrontacja dwóch wizji Ameryki. Wizji Donalda Trumpa, czyli wizji Ameryki konserwatywnej, Ameryki, której dobrobyt opiera się na pracy, na pracowitości, na talencie, na ryzyku i tak dalej, z wizją Kamali Harris, dla której głównym celem jest właśnie wprowadzenie powszechnej aborcji, tak zwanej równości, rozdysponowania państwowego majątku i jakby zaprzepaszczenie dorobku wielu pokoleń Amerykanów. To będzie miało też wpływ na sprawy polskie, bo jeżeli Kamala Harris, nie daj Boże, doszłaby do władzy, zostałaby pierwszym prezydentem kobietą w historii Stanów Zjednoczonych, to Stany Zjednoczone zaczną dużo, dużo szybciej spadać po równi pochyłej i ich rola jako światowego hegemona szybko się skończy. Dlaczego? No bo pod rządami socjalistów wszystko się zawsze kończy tragedią. Socjalizm, pamiętajcie Państwo, zapewnia biednym tylko jedną przewagę, mianowicie przewagę liczebną i żadnej innej. I po 2, 3, no maksymalnie 4 latach rządów pani Kamali Harris, Stany Zjednoczone na pewno przestaną być światowym hegemonem i o pozycję lidera światowego, żandarma światowego będą walczyć Chiny z Wielką Brytanią, Rosją, Francją i tak dalej, ale głównym kandydatem numer jeden będą de facto Chińczycy. Fatalna. Także fatalna wiadomość. Trzymajmy kciuki za Donalda Trumpa tak naprawdę, bo no, jedyną obecnie szansą na uratowanie Ameryki od zagłady dokonanej rękami lewaków jest Donald Trump. Co mówię jako człowiek, który też widzi wady Donalda Trumpa, jego rozdęte ego, jego tam, prawda, głupoty, jakie robił w postaci afery z tą aktorką filmów porno, czy widzi też rozmaite kanalie kręcące się przy Trumpie i zdobywające jego zaufanie, na przykład dr Anthony Fauci. Ale mimo wszystko trzymajmy kciuki za prezydenta Trumpa. Zwracam też Państwu uwagę, że jest jeszcze jeden aspekt tej kampanii dla nas kluczowy, bo jak się zachowuje poważne państwo w sytuacji, kiedy u jego najważniejszego sojusznika są wybory prezydenckie, zbliżają się wybory prezydenckie. Stara się budować sobie dobre relacje z każdym z tych obozów, czyli polska dyplomacja powinna wypracować znakomite relacje i z obozem Trumpa, i z obozem Kamali Harris, a tego nie ma.
nie wiadomo dlaczego, prawda? Po drugie, kampania wyborcza to jest świetny okres na załatwienie swoich spraw. I tu ukłania się paskudna cecha Polska i polskiej polityki, jaką jest niedbanie o własny interes. Polska powinna teraz zadbać o to, żeby nowy kandydat na prezydenta, ktokolwiek nim nie będzie, został zmuszony do wycofania się z ustawy 447. Jak to można zrobić? No, przede wszystkim oferując poparcie Polonii. Przecież to jest kilka milionów głosów. W Stanach Zjednoczonych mieszka kilka milionów ludzi mających polskie obywatelstwo. To jest oczywiście ta emigracja jeszcze czasem z lat 60., ale to jest niebagatelna siła i to jest taka siła, której żaden z kandydatów nie może lekceważyć i powinni jakby polski lobbying w Stanach Zjednoczonych, którego też nie ma, bośmy sobie go przez lata nie stworzyli, powinien zagrać tą kartą i zaoferować poparcie Amerykanów polskiego pochodzenia temu kandydatowi, który publicznie się zobowiąże na przykład do wycofania się z ustawy 447 albo do zrobienia czegokolwiek dobrego dla Polski. Polscy dyplomaci czasem mówią, a to trzeba poczekać, aż będzie wiadomo, kto będzie prezydentem. No właśnie nie. Trzeba posłuchać mądrości klasyka demokracji, najlepszego znawcy demokracji, czyli radzieckiego przywódcy Józefa Stalina, który mówił, że niezależnie od tego, kto wygrywa wybory, zawsze są one wygrane. I dla sprawy polskiej to właśnie wybory w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od tego, kto je wygra, powinny być wygrane. Jeżeli by wygrała, nie daj Boże, Kamala Harris, my powinniśmy mieć dobre relacje z Kamalą Harris i z jej otoczeniem politycznym. Jeżeli wygrałby Trump, to tak samo z Trumpem, prawda? Ale te sprawy ważne dla Polaków powinny być załatwione właśnie w zamian za poparcie konkretnego kandydata przez kilka milionów Polaków. I zwróćcie Państwo uwagę, że nikt o tym w Polsce z polityków nawet nie mówi. Nikt. Przyzwyczailiśmy się do tego, do roli takiego kelnera, takiego Andrzeja Dudy, który, prawda, nie walczy o swoje, biega tylko grzecznie z podkulonym ogonem i czeka, co los przyniesie. No taką mamy politykę zagraniczną, więc jak sobie te dwa wydarzenia, te dwa epizody z ostatnich dni połączymy w całość, no to wychodzi nam katastrofalny obraz polskiej polityki zagranicznej. Katastrofalny, naprawdę, to tego się nie da inaczej określić. Ale proszę Państwa, to, co działo się w Stanach Zjednoczonych, to przyćmiło inne, niezwykle ważne wydarzenie na arenie międzynarodowej, mające też ogromny wpływ na sprawy polskie. Otóż w całej Europie ukazał się raport Fundacji Walki z Bezprawiem. Jest taka włoska fundacja, która walczy, ujawnia między innymi przypadki nadużyć korupcyjnych. I Fundacja Walki z Bezprawiem ujawniła szokujący proceder. Otóż znaczna liczba broni z państw NATO wywiezionej, która jest przekazana w ramach pomocy dla walczącej o wolność Ukrainy, z tejże Ukrainy jest nielegalnie wywożona i trafia na włoski rynek nielegalnej broni. Do kogo? Do grup przestępczych, głównie do trzech. Do neapolitańskiej Camorry, do Ndranghety i do Sacra Corona Unita. To są takie trzy potężne mafijne kartele, jakie działają we Włoszech. No, one już zdeklasowały nawet tą słynną sycylijską Cosa Nostra. I teraz na co się powołuje Fundacja Walki z Bezprawiem? Przede wszystkim powołuje się na relacje urzędników konsulatu ukraińskiego w Neapolu, którzy byli świadkami rozmów prowadzonych przez ukraińskiego konsula w tym mieście z przedstawicielami grup przestępczych. I tenże urzędnik był też głównym świadkiem prokuratury. Prokuratura włoska, prokuratura w Neapolu prowadzi śledztwo w sprawie roli konsulatu generalnego Ukrainy w Neapolu w sprawie zaopatrywania włoskich grup przestępczych w broń, amunicję, uwaga, do tego wchodzi handel dziećmi i handel organami ludzkimi. Te cztery przestępstwa, no niezwykle poważne. I teraz co takiego odkryła włoska prokuratura? No to wiemy z relacji tych samych świadków, którzy w prokuraturze zeznawali i byli świadkami w śledztwie Fundacji Walki z Bezprawiem. Otóż ten raport mówi tak, że po 24 lutym 2022 roku
do 24 czerwca 2024 roku do samych Włoch przybyło ponad 196 tysięcy ukraińskich uchodźców uciekających przed wojną. I w tej grupie były nie tylko kobiety i dzieci, nie tylko staruszkowie, ale byli także członkowie ukraińskich grup przestępczych. A zwróćcie Państwo uwagę, że przecież 24 lutego zostały granice zamknięte, granice ukraińskie, prawda? No i co? I jakoś gangsterzy wyjeżdżali, więc to się chyba nie działo spontanicznie. Tak duża ilość gangsterów mogła wyjechać z Ukrainy tylko za pozwoleniem służb granicznych, czytaj za pozwoleniem władz w Kijowie. I teraz co dalej? Wydział Dochodzeń Antymafijnych, to jest taka specjalna prokuratura w Neapolu, prowadzi w sumie dalej śledztwo i ujawniał, że zorganizowane grupy przestępcze, te trzy właśnie, o których przed chwilą mówiłem, poprzez współpracę z ukraińskimi gangami nie tylko zdołały zahamować trend, ofensywę państwową przeciwko nim, ale także same przechodzą do ofensywy i odbudowują swoją pozycję. Prawda? I tutaj oczywiście prokuratorzy uważają, że kontakty między zorganizowanymi grupami przestępczymi z Ukrainy a z Włoch były faktem już przed 2022 roku, ale tutaj ciekawsze jest co innego. Otóż w aktach śledztwa włoskiego jest relacja byłego pracownika kancelarii prezydenta Ukrainy już z czasów Wołodymyra Zełenskiego. Nie jest tutaj podawane jego nazwisko, chociaż ja jak to przeanalizowałem, to się domyślam, o kogo chodzi. Świadek, no, były urzędnik kancelarii prezydenta, czyli ktoś, kto wie, co mówi, ujawnił, że mózgiem tego pomysłu o współpracy ukraińskich gangów z włoskimi mafiami był niejaki Dmitrij Kuleba, prawda? A kto to jest Dmitrij Kuleba? To jest były minister spraw zagranicznych i jeden z najważniejszych doradców prezydenta Zełenskiego. I drugą taką osobą kluczową w tym procederze to był niejaki Maksym Kowalenko, czy konsul generalny Ukrainy w Neapolu, i on oczywiście w porozumieniu ze służbami ukraińskimi, z politykami, tymi, o których mówiłem przed chwilą, stworzył cały modus operandi współpracy, prawda, między ukraińskimi przestępcami a włoskimi, stworzył cały szlak handlu bronią, prawda? Tutaj są opisywane przypadki, jak w statkach ukraińskich, które wypływały z portu Izmail, wtedy kiedy z Odessy nie mógł wypłynąć, jak te statki, które wywoziły tam ukraińskie zboże, to oprócz ukraińskiego zboża wiozły jeszcze broń dla włoskich mafiozów, prawda? I to nawet mówimy o broni ciężkiej. Jest tutaj świadek przesłuchany przez włoskich prokuratorów, który też rozmawiał z przedstawicielami Fundacji Walki z Bezprawiem i opowiadał, że konsul generalny Ukrainy Kowalenko działa jako główny ukraiński handlarz bronią, ma ugruntowane kontakty, umiejętności komunikacyjne, rozległe doświadczenia zawodowe we Włoszech, doskonałą znajomość języka włoskiego i przede wszystkim znakomite relacje z przedstawicielami wszystkich trzech ogólnowłoskich mafii, prawda? No i tutaj znowu świadkowie przesłuchiwani w charakterze przez włoską tą prokuraturę antymafijną opowiadali o przypadkach, kiedy Kowalenko osobiście negocjował dostawy broni z członkami włoskich struktur przestępczych, szczególnie z Camorą, prawda? I mówi, że no właśnie te dostawy broni pomogły Camorze wyjść na swoje. Ja przypomnę, że Camorra ma dochody około 17 miliardów dolarów rocznie. To jest przecież gigantyczne pieniądze. I co dalej? No i oczywiście kilka miesięcy po wybuchu wojny na Ukrainie już współpraca między gangsterami ukraińskimi i
włoskimi funkcjonowała znakomicie, a głównym rozgrywającym tutaj, głównym można powiedzieć organizatorem tego procederu był właśnie konsul Maksym Kowalenko i jego zastępca, niejaki Oleg Gorbenko, też pracownik konsulatu Ukrainy w Neapolu. Oni obaj podlegają temu Dmytro Kulebie, który też wielokrotnie się tak wypowiadał źle o Polakach, w taki sposób obraźliwy dla nas, tenże Dmytro Kuleba, który kiedyś zrobił konferencję prasową na tle mapy, na której Ukraina obejmowała też Chełmszczyznę, czyli część dzisiejszej Polski. Natomiast ciekawe jest to, skąd się bierze ta broń, którą Ukraińcy przemycali. No, z dostaw między innymi z Polski, prawda? Także wspierając walczącą Ukrainę, wspieraliśmy gangi, brutalne, bandyckie gangi z Włoch. Prawda? I tutaj także mechanizm tej przestępczy jest taki, że głównym miejscem kontaktów mafii ukraińskiej z mafią włoską jest konsulat generalny Ukrainy w Neapolu. Nad nim pieczę ma minister spraw zagranicznych Kuleba, a nad nim jeszcze prezydent Zełenski, prawda? Kolejna taka sprawa śmierdząca, i to bardzo śmierdząca w otoczeniu prezydenta Zełenskiego. No i tutaj śledztwo włoskiej prokuratury antymafijnej i Fundacji Walki z Bezprawiem doprowadziło do takiego ustalenia, że konsulat generalny w Neapolu, konsulat generalny Ukrainy, zarabia nie tylko na dostawach ukraińskiej broni dla mafii, ale zarabia też na handlu nieletnimi i na handlu organami. Prawda? Czy jak ktoś tam polegnie na froncie na Ukrainie, to można mu pobrać organy, bo ktoś, kto się tym zajmuje, no to robi to wprawdzie nielegalnie, no ale na froncie nikt na to nie zwróci uwagi i te organy dostarczyć jakoś tam na Ukrainę. I co więcej, mamy tutaj też do czynienia z handlem dziećmi, to znaczy dzieci wywożone z obszarów ogarniętych wojną trafiają do rodzin zastępczych, które ogromne kwoty pieniędzy są gotowe zapłacić za to, żeby mieć dziecko, a pieniądze za to pobiera mafia Camorra na przykład. Także widzicie Państwo, jak to właśnie wygląda w praktyce wspieranie walczącej Ukrainy. To polecam to wszystkim polskim ukrainofilom, którzy są gotowi zrobić każdą głupotę, żeby tylko dokopać znienawidzonemu Putinowi. Proszę Państwa, bardzo zła wiadomość dotarła do nas jeszcze z Sejmu. Otóż Adam Bodnar, ten minister sprawiedliwości, ziejący nienawiścią do wszystkich, którzy nie są skrajnymi lewakami, zapowiedział, że do końca miesiąca, koniec miesiąca za 3 dni, rząd przyjmie nowelizację przepisów penalizujących mowę nienawiści i poprawka zostanie skierowana do Sejmu, żeby można było przegłosować zmianę w kodeksie karnym. No i karane ma być, uważajcie Państwo, nawoływanie do nienawiści ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Także wszystko, co się powie nie tak, jak się podoba Rainbow Jastym, będzie już ścigane. I tutaj, proszę Państwa, pewna ciekawostka, bo pewnie Państwo o tym nie słyszeliście. To się dzieje, to o czym mówię, dzieje się dokładnie wtedy, kiedy parlament w Irlandii proceduje ustawę, która też penalizuje tak zwane przestępstwa z nienawiści. I co tam jest? No jest tam definicja nienawiści, która wywołuje liczne kontrowersje, bo ta definicja jest niejasna i można ją podpiąć pod każdą jakby wypowiedź i pod każde zachowanie. I ta definicja nienawiści daje możliwość drastycznego ograniczenia prawa do swobodnej wypowiedzi i daje też ogromne uprawnienia funkcjonariuszy policji w zakresie ścigania przestępstw wynikających z mowy nienawiści, prawda? Czyli Irlandia się boryka z problemem wzrastającej przestępczości kryminalnej, z problemem imigrantów, a lewacy wpadli na pomysł, że
skierują policję do zajmowania się walką z mową nienawiści, czyli do ściganiem przypadków, że jakiś Rainbow Jasty się poczuje urażony, bo ktoś powie o Rainbow Jastych nie to, co się im podoba. I tutaj są, w parlamencie w Irlandii są dokładnie te same rozwiązania, które proceduje pan Bodnar, czyli zakaz nawoływania do nienawiści ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Jest dokładnie kropka w kropkę to samo, o czym mówi Adam Bodnar. I projekt zawiera też kary za przestępstwa z nienawiści, kary do 5 lat więzienia. Za 5 lat będzie można iść za kraty w Irlandii za stwierdzenie na przykład, że są dwie płcie albo że w związkach dzieci, które rosną w związkach Rainbow Jastych, to są upośledzone psychicznie i jest im znacznie gorzej emocjonalnie niż dzieciom wychowywanym w rodzinach normalnych, prawda, i tak dalej. I tutaj mam jeszcze, już nie będę Państwa tym zanudzał, całą wykładnię prawną, natomiast ten nowy projekt jeszcze w Irlandii to penalizuje następujące przestępstwa. Słuchajcie Państwo uważnie. Podżeganie do przemocy lub nienawiści wobec osób ze względu na ich cechy chronione, a cecha chroniona jest na przykład płeć, rozumiana tak, jak rozumie ją konkretna osoba, prawda? Czyli jak ktoś uważa, że jest kobietą, a ja do niego się zwracam, proszę pana, no to na 5 lat do kryminału, prawda? Przestępstwa tolerowania, negowania lub rażącego trywializowania ludobójstwa. Co znaczy rażące trywializowanie ludobójstwa? No to znaczy, że na przykład ja stwierdzę, że Hitler wymordował 6 milionów Polaków, koniec, kropka, prawda? Jak ktoś powie, o, to pan to trywializuje, no i co? Co to znaczy? Znaczy, jaki sąd to będzie oceniał i ze względu na jakie przesłanki? I tu jest, proszę Państwa, fenomen. Teraz Państwa zaskoczę, bo o czymś takim Państwo nie słyszeliście. Otóż do 5 lat więzienia w Irlandii będzie grozić za, uwaga, cytat, przestępstwo polegające na przygotowywaniu lub posiadaniu materiałów mogących podżegać do przemocy lub nienawiści wobec osób ze względu na ich cechy chronione. Czyli ja mam u siebie w domu na biurku laptopa. Ktoś dochodzi do wniosku, że ja na tym laptopie mogę napisać coś, co nie spodoba się Rainbow Jastym, bach, zabierają mi laptopa i mnie na 5 lat do kryminału. Albo ja mam tutaj studio, z którego do Państwa mówię, ktoś dojdzie do wniosku, że ja w tym studio sieję nienawiść, bach, zabiera studio, wywlecze mnie o 6 rano, zabierze cały sprzęt, który należy do montażysty i tak dalej, i tak dalej. No, coś koszmarnego. To zbiór przepisów prawnych, które dają policji uprawnienia nieznane wcześniej. Patrzcie Państwo. Otóż zgodnie z tą irlandzką ustawą to policja będzie miała znacznie więcej uprawnień w zakresie ścigania przestępstw z mowy nienawiści. Na przykład przeszukania miejsc i osób, co do których będzie można, w konkretnych przypadkach będzie nawet można wejść z uzasadnionym użyciem siły, to znaczy normalnie, tak się to dotychczas zawsze wszędzie odbywało, żeby komuś przeszukać mieszkanie, trzeba był nakaz prokuratorski, no ale ktoś na przykład doniesie na mnie, że ma informację nie wiadomo skąd, że Szymowski w swoim domu sieje nienawiść, na przykład w obecności żony i dzieci, no to bach, policja wchodzi do mnie razem z drzwiami i szuka dowodów na sianie nienawiści. No będzie wyglądać. I tutaj na przykład jest jeszcze taki zapis w tej ustawie, która się pojawiła w Irlandii, że funkcjonariusz policji, który będzie dokonywał przeszukania mieszkania osoby podejrzewanej o mowę nienawiści, to ma prawo zażądać od osoby obecnej w przeszukiwanym domu przekazania haseł niezbędnych do komputera, kluczy szyfrujących, PIN kodów do telefonu komórkowego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, na szczęście w Polsce nie mamy jeszcze do czynienia z tym zapisem, ale to pokazuje kierunek, w którym pójdzie pan Bodnar, bo pan Bodnar robi to wszystko taktyką salami, to znaczy teraz
zamiast tam osobnej ustawy na wzór irlandzki, to sobie wprowadza krótką nowelizację kodeksu karnego, że dopisze się jeden punkt mówiący o tym, że kto tam się mową nienawiści zajmuje, nienawistnik, no to podlega karze do lat bodaj dwóch. Czyli pan Bodnar jest łagodniejszy niż lewica w Irlandii. No ale tylko czekać, aż będzie kolejny krok, czyli rozszerzenie tego właśnie na przykład mówienie rzeczy, które można podciągnąć pod nienawiść, tylko czekać, aż będzie to, aż kara będzie zwiększona, tylko czekać, aż policjanci dostaną takie same uprawnienia, prawda, jak ci w Irlandii, zaczną nam chodzić po domach i, prawda, zabierać komputery, telefony, etc. To świetny sposób na inwigilację, prawda? Ktoś się na przykład zastanawia, nad jakim tematem ja pracuję jako dziennikarz albo jaką tam książkę piszę. No, na gruncie przepisów prawa prasowego trudno byłoby mi ode mnie tego zażądać, no to jakiś konfident policyjny doniesie, że słyszał, jak ja tam używałem mowy nienawiści, a na przykład słyszał, że razem z żoną żeśmy używali mowy nienawiści, no to bach, wchodzi policja do domu, zabiera mi komputer, wprawdzie mowy nienawiści nie znajdzie, ale sobie przeczyta wszystkie moje materiały, dokumenty, jakie mi ludzie przekazują i tak dalej, i tak dalej. No i zaraz się weźmie przecież za tych na przykład moich informatorów, także praca dziennikarza śledczego po tej ustawie to się stanie podobna do pracy sapera chodzącego po polu minowym, ale nie przejmujmy się, róbmy swoje, jak mawiał świętej pamięci Wojciech Młynarski. Szanowni Państwo, to tyle na dzisiaj. Jak zwykle wiadomości ważne, niestety są to wiadomości złe, pesymistyczne, nie nastrajające nas wszystkich dobrze, ale trudno, staram się mówić o rzeczach ważnych, jak wynika z tytułu mojego programu. Tradycyjnie zachęcam Państwa do lektury moich książek. Fundusz zbrodni, kulisy afery FOS to jest książka, którą Państwo przyjęliście i przyjmujecie nadal bardzo ciepło i pozytywnie. Zeszło już kilkanaście tysięcy egzemplarzy tej książki, co jak na polski rynek jest świetnym wynikiem. Przypominam Państwu o nadchodzących targach książki patriotycznej. Kto chce mi pomóc w organizacji w tych miastach, które wymieniłem, niech się zgłosi, korzystając z adresu mailowego i numeru telefonu, który jest widoczny w opisie. Przypominam też Państwu, że działa mimo sezonu wakacyjnego moja specjalna grupa byłych policjantów, prawników, analityków, prywatnych detektywów, którzy pomagają Państwu rozwiązywać różne zagadki kryminalne, rozwiązywać różne problemy, których dostarcza Państwu nasz ustrój. Nie zapominajcie Państwo o subskrypcji mojego kanału. Bardzo mi na tym zależy, żebyśmy przekroczyli 70 tysięcy subskrybentów. Będę w związku z tym wdzięczny za lajkowanie, udostępnianie moich materiałów wszędzie tam, gdzie tylko Państwo uznajecie to za stosowne. Tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię i jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście mnie Państwo wesprzeć, to w opisie filmu znajdziecie Państwo linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a oraz mój numer rachunku bankowego. Za wszelkie formy wsparcia będę Państwu głęboko wdzięczny. Do zobaczenia za tydzień.